A fajeczkę byś zapaliła? Dobra, dobra. Odniosę się do tematu niefortunnego przekazania wczorajszego dnia. Jak przed kosier na streamo. To tak. Tak, dał mi papierosy. Tak, zdarza mi się palić papierosy. Nie mówię wam tego nie dlatego, że chcę was okłamać albo zmieniać mój wizerunek, tylko po to, żeby nie dawać złego przykładu przede wszystkim młodszej części widowni. I nigdy nie twierdziłam, że nie palę papierosów. I no i cóż, i to tyle. I prosiłabym o nieporuszanie tego tematu jakby na wiadomościach w późniejszym czasie, w sensie pisania i tak dalej o tym, bo to nie tak, że to jest jakiś straszny temat tabu albo coś takiego, tylko po prostu nie uważam to za coś fajnego, szczególnie żeby nie przekazywać tego młodszym widzom. I tyle. Widzowie, którzy są tu długo, i tak wiedzą na przykład, że paliłam papierosy. Młodsi widzowie, nowsi widzowie niekoniecznie muszą i nie uważam, żeby to było coś, czym chcę się chwalić albo szczycić. Git? Więc to nie jest tak, że ja pomijam ten temat, bo dla mnie jest on niewygodny, tylko pomijam ten temat i mówię, że wychodzę... Jakby, po pierwsze, czy przez te ostatnie lata, czy wy myślicie, że mam jakieś zapalenie pęcherza, że w przeciągu 8 godzin muszę 3 razy jeść siku? No to nie mam. Nie mam zapalenia pęcherza. Eziako, dzięki za trzeci miesiąc. Zniszczyłeś mi ała wizję. No, przykro mi. Ja nie chcę też, żebyście wymyśleli, że jestem jakąś idealną osobą w ogóle bez żadnych wad, nałogów ani niczego takiego. Bo tak nie jest. Ale nie chciałabym, żeby dzieci, które... Bo są takie. Widzą we mnie jakąś idolkę, kogoś do wartego naśladowania. Nie chcę, żeby brały to wszystko z dobrodziejstwem inwentarza, kurwa, łącznie z papierosami i czasami z alkoholem. No akurat mój bratanek widzi w tobie idolkę. No i chyba nie chciałabyś go zostać, nie chciałabyś go zostać z papierosem mówiącym: o, bo jak Kasia pali, to ja też, no. Rozumiesz? Będę pił i jak Kasiks, ja nie śpię. Więc jeżeli chcesz być jak ja, to nie śpię.